Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie wideo podcastu Deloitte, skupionego na dyskusjach dotyczących technologii, spółek, które dostarczają tę technologię, o tym, jak się rozwijają i jakie wsparcie otrzymują od ekosystemu istniejącego w Polsce. I próbujemy razem z naszymi gośćmi skonkludować, czy ten ekosystem jest dobry, czy wymaga jeszcze jakichś ulepszeń i pytamy też, jakich z perspektywy przedsiębiorców a zarządzających spółkami technologicznymi, czyli tych osób, które są najbliżej tego, co się dzieje. Moje nazwisko Przybylski Michał i mam przyjemność razem z Fabianem Bochdziulem zaprosić dziś gościa Marcina Kuśmierza. Marcin, bardzo dziękujemy, że udało się znaleźć czas i przybyć do naszego studia. Przyjemność po mojej stronie. Dziękujemy bardzo. Marcin Kuśmierz. A fenomenalna postać polskiego rynku technologicznego, początek kariery związany z softwerem, marketingiem internetowym, następnie kilka lat spędzonych w ITI Group, a, no i później a, chyba najdłuższe, jak dotychczas w Twojej karierze, na, najdłuższa przygoda, czyli Home.pl. E, prezes Home.pl, następnie również bardzo wysoko w strukturach United Internet, który w pewnym momencie Twojej przygody e, z tą spółką e, nabył, e, Home'a, no i w kolejnym kroku spektakularne przejście do shopera. W międzyczasie debut giełdowy tej spółki prowadzony przez ciebie ogromny sukces. Jeden chyba z najbardziej interesujących sukcesów polskiej spółki sasowej, jeżeli chodzi o giełdę i, i tempo rozwoju biznesu. Więc to też będzie nieprzypadkowe, że dziś będziemy dużo wokół wątku sasowego, wokół wątku produktowego czasu spędzić równolegle też inwestor. Nie tylko w spółkach produktowych, ale też usługowych, jak na przykład Eskola. Także, także bardzo duży dorobek i będziemy starali się dziś jak najwięcej tego dorobku od Ciebie wyciągnąć dla naszych słuchaczy, żeby się tą wiedzą podzielić. Super, no to bardzo miły wstęp, wysoko poprzeczka zawieszona, także postaram się sprostać i jeszcze raz dzięki za, za zaproszenie. Będzie mi miło podzielić się i wiedzą, i doświadczeniem, i tym track recordem, który rzeczywiście z kilku, czy już nawet kilkunastu spółek budowałem przez lata. Jasne. I zostańmy w tym wątku, który, który zasygnalizowałem, czyli Twoja przygoda w Home.pl tak naprawdę zbiega się z Szybką rosnącą popularnością modelu abonamentowego, ty to widziałeś a, tak naprawdę ze strony biznesu, który wypracował model powtarzalności przychodów a, w ramach jakby sprzedawanej infrastruktury, domen e, czy, czy, czy hostingu, e, i później e, jakby bardzo dobrze e, zidentyfikowałeś to i dowodem na to była Twoja, czy jest Twoja przygoda z Choperem. Opowiedz trochę więcej o tym, jak ty obserwowałeś wzrost. Popularności modelu sasowego, jakie są jego zalety i bardzo ciekawy wątek również dla wielu spółek, które dziś uczą się tego. Jaka jest zaleta przejścia z modelu takiego licencyjnego, pudełkowego, mm -hmm. nazwijmy go, do modelu subskrypcyjnego? I jakimi doświadczeniami byś się podzielił dla, dla, dla tych, którzy dziś są u progu podjęcia tej decyzji? Jasne. Model sasowy, on jest dość świeżym modelem. E, oczywiście wszyscy mamy poczucie, że z Netflixa, Spotify'a czy innych usług subskrypcyjnych korzystamy już od lat, ale tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli wstecz, to, to, to są dość pojedyncze lata. Sas ma swojego prekursora w postaci OSP, czyli Application Service Provider, czyli model sprzed kilkunastu lat, a właściwie gdzieś na początku lat 2000 mówiliśmy o sprzedaży abonamentowej. Mówiliśmy o udostępnianiu usług w chmurze, która wówczas jeszcze nie była chmurą przez internet, tak, żeby rzeczywiście ta usługa, czy jej cena nabycia nie była jakąś barierą, nie była jakoś zaporu dla przedsiębiorcy czy konsumenta, i żeby Koszt usługi był po prostu rozłożony w czasie. I oczywiście ten, ten segment usług, ten rodzaj rozliczania się z klientami, on ma szereg zalet. Pierwsze to jest z punktu widzenia rzeczywiście konsumenta czy przedsiębiorcy, że on, możemy powiedzieć, kupuje to na raty. I zawsze to kupował na raty, czyli właściwie mógł przekonwertować zakup licencji za 2 tysiące, tysięcy czy 10 tysięcy na subskrypcję, która kosztowała go na przykład 100 zł miesięcznie, ale była oczywiście nieograniczona w czasie. I to pozwalało w dużej mierze, czy konsumentom, czy przedsiębiorcom po prostu z czegoś korzystać, bo ich siła zakupowa była czasami niska i nie na tyle. Wystarczająca, żeby nabyć jakąś licencję, więc rozsmarowanie tego w czasie, powodowało nagle, że więcej przedsiębiorców, więcej konsumentów po prostu dostało, dostało możliwość skorzystania z usług internetowych, super nowoczesnych, które wspierały czy rozwój biznesu, czy po prostu dawały, tak jak w przypadku multimediów, przyjemność. Z punktu widzenia dostawców tego typu usług, czy platform, które świadczyły, to oczywiście powodowało, że z jednej strony budowało się super lojalną i super szeroką bazę klientów. Z drugiej strony traciło się bardzo dużo przychodów. I takim, myślę, że spektakularnym przejściem, takim modelem, historią rynkową, to była ewolucja Microsoftu, który sprzedawał kiedyś pudełka w postaci Office'a. Ten Office zmieniał się w Office 3.5, który dzisiaj się zmienił w Microsoft 3.6.5, ale to był proces rozłożony na długie lata. Bo on z jednej strony poszerzał bardzo grupę docelową, dawał te liczne korzyści wynikające z korzystania z usług w modelu subskrypcyjnym, ale z drugiej strony zabezpieczał tą bezpieczną transformację i to bezpieczeństwo finansów po stronie tak dużej firmy jak, jak Microsoft. Na lokalnym poletku działo się dokładnie tak samo, więc większość firm, które sprzedawała, Bądź usługi, bądź aplikacje, bądź jakieś inne rozwiązania w postaci jednorazowej opłaty często rozmarowywała, czy rozpoczynała taki okres przejściowy, który pozwoliły z jednej strony zachowywać bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, generowania przychodów na określonym poziomie, po prostu, żeby pokryć koszty i móc się rozwijać. Z drugiej strony, żeby budować tą szeroką rzeszę użytkowników danej usługi i żeby przede wszystkim poszerzać rynek. Dzisiaj SaaS jest czymś oczywistym. Dzisiaj praktycznie z nas, każdy z nas, czy konsumenci, czy przedsiębiorcy korzystamy z tego modelu jesteśmy super zadowoleni. No, czasami się zastanawiamy, z ilu subskrypcji korzystamy. Myślę, że to jest największe wyzwanie, żebyśmy się ich doliczyli, zarówno jako osoby prywatne, jako jako przedsiębiorcy, ale rzeczywiście to otworzyło nam niesamowite możliwości, żebyśmy w ogóle mieli dostęp do za relatywnie niewielkie pieniądze do super nowoczesnych usług, do czegoś, co wspiera rozwój biznesu, albo czegoś, co zwykle daje nam rozrywkę. A czy Trochę odwołując się do tego, co powiedziałeś, czy ten model subskrypcyjny i rozwiązania takie jak na przykład g -Suite, który też bardzo dobrze zresztą mm -hmm. znasz, one trochę porządkują to myślenie o tym, ile ja mam subskrypcji, no bo pakietują pewne rozwiązania. Wy to też pewnie mm -hmm. widzicie w szoperze. I, i, I to zwiększa time to market klienta. To też pewnie porządkuje jego finanse. My będziemy sobie troszeczkę więcej mówić pewnie o otoczeniu, o makro, o tym, co, co obecnie się dzieje, ale to jeszcze troszeczkę nawiązując do tej kwestii licencja, gdzie zestaw narzędzi, bo opowiedz trochę więcej może jak, jak ty rozumiesz tą łatwość klienta w takim rozpoczęciu korzystania z pewnych narzędzi i też z jego ekonomiki i czy to makro, które dzisiaj jest pod znakiem zapytania, ono będzie Twoim zdaniem bardziej faworyzować ten model sasowy, gdzie rozkładam sobie capex w czasie? Czy być może będzie jakby próba powrotu do, czy myślenia w ogóle o licencji? To jest coś hmm. abstrakcyjne w ramach szukania oszczędności i takiego złudnego poczucia, że być może to jest droga. Ja myślę, że możemy przyjąć takie generalne założenie, że wszelkie instalacje on premis, i z jednej strony mówię o dużych systemach, ale też o instalacji jakiejkolwiek aplikacji na swoim komputerze czy jakimkolwiek innym urządzeniu, że to w perspektywie dużych kilku lat albo małych nastu lat po prostu... Odejdzie w niepamięć już nigdy nie wróci. Ten, ten model on wyczerpał swoją formułę i sprzedaż licencji jako takich, tak naprawdę już nie ma racji bytu. Z różnych względów. Z jednej strony, on, ta powtarzalność przychodów, ta możliwość rozszerzenia grupy docelowej przez niską barierę wejścia usługodawcom otworzyło, otwiera ciągle ogromne możliwości, żeby pozyskiwać nowych klientów, żeby pozyskiwać nowe segmenty rynku, żeby pozyskiwać też użytkowników na nowego typu rozwiązania. Z drugiej strony, ze strony klientów, nieważne czy przedsiębiorców, czy konsumentów, to daje możliwość, mówiąc wprost, konsumowania więcej, bo gdybyśmy mieli chęć dzisiaj z założenia firmy i wyposażenia jej w szereg nowoczesnych narzędzi opartych o model licencyjny, czyli te opłaty jednorazowe, to te nasze nakłady inwestycyjne byłyby ogromne. Musielibyśmy naprawdę zainwestować nawet w przypadku małej firmy dziesiątki, a może setki tysięcy złotych, żebyśmy w ogóle byli w stanie uruchomić działalność. SAS powoduje, że rzeczywiście jesteśmy w stanie podchodzić do tego bardziej selektywnie, w taki bardziej sposób wyrafinowany. Jesteśmy w stanie zarządzać ilością licencji, która jest zależna od tego, jakie mamy akurat zapotrzebowanie w danym momencie ile mamy pracowników? Jakie mamy projekty jakieś specjalne prowadzone w firmie? A więc z pewnością SAS czy może jakaś kolejna generacja SASA, to jest coś, co, co, co rynek wygrało w ostatnich latach, i będzie ten model tradycyjny, licencyjny sprzedaży jednorazowej spychać gdzieś do narożnika, aż po prostu on zniknie. Czyli rada dla spółek, które nadal sprzedają licencje, jest taka, żeby jak najszybciej. Model zmieniać. Absolutnie i tak, bo tej powtarzalności. pamiętajmy też, że sprzedaż subskrypcji czy sprzedaż usług, gdzie rozliczamy się cyklicznie, ma jeszcze jedną wartość. Jesteśmy w stanie kształtować relacje z naszym klientem. W przypadku sprzedaży jednorazowej, my po prostu sprzedajemy i często zapominamy o tym, że klient coś od nas kupił. Być może zobaczymy go za kilka czy kilkanaście lat w przypadku. Odnowienia czy jakiegoś upgrade'u, w przypadku subskrypcji, powtarzalności przychodów, ale też przede wszystkim powtarzalności kontaktów z tym klientem, my jesteśmy w stanie budować efektywnie relacje, jesteśmy w stanie nią efektywnie zarządzać, jesteśmy w stanie poznawać lepiej oczekiwania klienta, jesteśmy w stanie reagować na bieżąco na jego potrzeby, czy rodzące się potrzeby, albo nawet czasami je wyprzedzać. I to jest piękno tego modelu, o czym często usługodawcy zapominają, bo skupiają się na subskrypcji, skupiają się na SAS-ie wyłącznie w tej kategorii modelu rozliczeniowego, a to jest tylko mały fragment i nie najważniejszy tak naprawdę, jeśli chodzi o możliwość budowania tej głębokiej relacji, tej takiej pełnej relacji i mówiąc kolokwialnie wejścia w buty klienta, żeby dobrze rozumieć jego biznes, czy żeby dobrze rozumieć po prostu potrzeby konsumenta. Właśnie, może, ja bym zadał jeszcze jedno pytanie w tym kontekście, o którym Ty Michał wspomniałeś, z punktu widzenia jakby rynku, obszaru e-commerce. Większa część Twojej kariery jest silnie związana z e-commerce, z identyfikacją potrzeb merczanta i, i, i narzędzi, które mu potencjalnie brakuje. Jaka by była Twoja rada i obserwacja w związku z tym, że część tych luk jesteś w stanie dosyć szybko zidentyfikować? Jak udało ci się to wdrożyć, w, w, czy to w szoperze, czy w, w, w podczas Twojej kariery w Home? Myślę, że kluczowe jest, jakkolwiek to ogólnie zabrzmi, jakby myślenie o potrzebach klienta. I oczywiście, niezależnie przy jakim biurku siedzimy i w jakim firmie, każda z firm, i każdy z menedżerów powie, że on o kliencie myśli nieustannie. Czy jest to prawda, to pewnie każdy powinien sobie sam odpowiedzieć, ale myślę, że faktycznie próba rozpoznawania, potrzeb, czy też codziennych wyzwań przedsiębiorcy, konsumenta, to jest klucz do osiągnięcia sukcesu i oczywiście na końcu do realizacji skutecznej modelu biznesowego, więc czy poszerzania liczby usług, którą świadczymy dla, dla klienta, czy budowy y, zaufania, budowy właśnie relacji z nim, ale istotne jest to, żeby Rozumieć jego perspektywę, żeby znać jego punkt widzenia, żeby nie kierować się tylko tym, co mamy zapisane we własnym budżecie i, i, i nie myśleć o tym, jaką liczbę usług czy jaką liczbę produktów musimy kolokwialnie wypchnąć na rynek w danym okresie, tylko zastanowić się, czy to, co robimy, to kreuje jakąś dobrą wartość z punktu widzenia nabywcy tych usług. Bo myślę, że tak jak w życiu prywatnym. Te relacje są dla nas bardzo ważne i zrozumienie też potrzeb partnera, partnerki w rodzinie, znajomych jest jakby bardzo ważne, żebyśmy tą relację kształtowali profesjonalnie, ale żeby ona też była dla nas czymś ponadprzeciętnym, czymś, co jest w stanie przetrwać długie lata czy całe życie. Tak samo jest, w obrocie gospodarczym, czy, 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 na rynku, kiedy dostarczamy produkty, usługi dla rynku konsumenckiego. A więc jakby dobrze rozumienie potrzeb. Nie kierowanie się wyłącznie własnym interesem. I ja zajdę trochę na, na inny temat, ale ja często jak rozmawiam z pracownikami, czy kontrahentami, czy wspólnikami w różnych biznesach, to mówię, że róbmy fajne rzeczy, róbmy fajne produkty, jakby rozwijajmy w sposób oryginalny model biznesowy komercjalizujmy go ale pieniądze zarabiamy przy okazji i myślę że to jest bardzo ważne że prowadząc biznes myślimy o swoich klientach myślmy, czego oni potrzebują co możemy dla nich zrobić żeby oni byli w stanie wzrastać żeby byli w stanie jak w kryzysie przetrwać żeby byli w stanie też znaleźć klientów a jakie narzędzia jak, jaką wiedzę możemy im przekazać i w konsekwencji tego my jesteśmy w stanie zarobić pieniądze, jesteśmy w stanie zarobić dobre pieniądze. Ale jak myślimy wyłącznie z perspektywy maksymalizacji naszego zysku i nie myślimy o tym, czy, czy, czy klient kupuje coś, co ma dla niego wartość, czy on dzięki naszej usłudze pozyska nowych klientów, poprawi satysfakcję na styku klient i jego klienci, a myślimy tylko, że my zarobimy określoną wartość, bo mu coś sprzedaliśmy, nawet coś, co jest mu niepotrzebne, to, to, to nie buduje takich dobrych, długookresowych relacji. I myślę, że nasz sukces musi być oparty o sukces naszych klientów, i jakby nie ma innego wyjścia: jeśli chcemy coś stworzyć bardzo trwałego, bardzo innowacyjnego, bardzo pozytywnie wyróżniającego się na rynku to musimy myśleć przede wszystkim kategorią sukcesu klienta, konsumenta, który korzysta z naszej platformy, a nasz sukces musi być wynikową tego sukcesu naszych klientów, naszych użytkowników. Dobieramy odpowiedni model, który daje nam bliskość relacji z klientem. Dzięki temu lepiej rozumiemy jego potrzeby. Realizując je też ten model sesowy daje nam możliwość skalowania tego od razu na całą grupę kliencką. I, I wtedy zysk jakby trochę jest, powiedzmy, pochodną tego, jak myślimy o robieniu I to jest, i to jest klasyczne win-win, bo, mhm. bo, bo często, nie krytykując, ale myślę, że widzicie dziesiątki czy setki takich przykładów, że masa firm, masa przedsiębiorców myśli z perspektywy przede wszystkim maksymalizacji swojej wartości. Że ten klient, użytkownik, on gdzieś jest zepchnięty na plan dalszy. Jakby patrzymy na niego z perspektywy, OK, on jest jakimś rodzajem narzędzia, który pozwoli nam w ten zrealizować główny cel, a więc żebyśmy byli warci x, czy 5x, czy, czy, czy 10x. W mojej ocenie to jest perspektywa błędna. Uważam, że ta wartość powinna być budowana w ściślejszym połączeniu z sukcesem klienta. I ona powinna być właśnie wynikową tego, co robią, jak się rozwijają nasi klienci, ale nie odwrotnie. Bo, bo jeśli myślimy w taki egoistyczny sposób o sobie, o, o tej budowie wartości za wszelką cenę, to to zawsze przełoży się negatywnie na jakość usług, to zawsze się negatywnie przełoży na, 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 na jakość relacji z klientem i być może ten cel krótkookresowy zostanie spełniony. tak, Będziemy w stanie zmaksymalizować wartość, ale moje nasze podejście jest takie, że te fundamenty biznesu muszą być bardzo mocne. One muszą być mocne czasami nawet kosztem niższej marży w danym okresie, ale ta wartość długofalowa, ona jest absolutnie kluczowa. I to jest trochę punkt styku z tego, z, z tym obszarem, którym my się na co dzień zajmujemy pewnie Michał, czyli budowanie długoterminowej relacji zarówno i w naszym modelu biznesowym, jak i w modelach biznesowych, za które ty jesteś odpowiedzialny prowadząc firmę, czy też inwestując w, w konkretny projekt. I jak wygląda procedura uzyskiwania feedbacku, czyli takiego faktycznego mierzenia tej relacji i, i, i jakby wyprowadzania na, na tej podstawie jakichś wniosków i formułowania test, które pomagają mm -hmm. nie tylko Tobie jako e, menadżerowi z ogromnym sukcesem, ale też Twojemu zespołowi. Tego, ten, ten temat, co za chwilę, chwilę będę chciał rozwinąć, natomiast no, ten, ten sam moment uzyskiwania tej, tej oceny, czyli tej Potwierdzenia tej wiarygodności, którą budujesz razem z merchantem czy ostatecznie z klientem? To oczywiście mamy szereg narzędzi, gdzie możemy sobie zmierzyć potencjalnie sukces naszych relacji z klientem. Oczywiście mamy szereg metod badawczych, gdzie klient powie, lubię was, nie lubię was i wymieni czynniki, dlaczego tak się dzieje. My na to patrzymy bardziej z perspektywy właśnie tego sukcesu klienta. Jakkolwiek to zabrzmi. On czasami może mieć z nami szorstką relację, ale jeśli jemu się powodzi, bo uważamy, że dobrze wykonujemy wspólnie pracę, to jesteśmy przekonani, że on odnosi sukces. On, 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 on może wyrazić i chętnie my słuchamy jego uwag, ale dla nas jest istotne to, jak patrzymy na bazę męczacką, jak patrzymy na naszych klientów, żeby oni wygrywali swoją walkę konkurencyjną, żeby oni byli sprytniejsi niż ich konkurenci, żeby konsumenci przychodzili do sklepów, które korzystają z, z, z naszej platformy, częściej niż do innych sklepów czy, czy, czy do marketplace'ów. I, i, I to się udaje. To, to, to GMV naszych merchantów rośnie kilkakrotnie szybciej niż średnia rynkowa. I to pokazuje, że my dobrze wykonujemy swoją pracę z merchantami. Oczywiście, gdybyście zadali pytanie, czy możemy ją zrobić tą pracę wykonywać lepiej, możemy ją wykonywać znacznie, 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 znacznie lepiej. To jest, to jest, to jest długa podróż i, i to jest taka podróż, gdzie zaliczymy jeszcze bardzo wiele i porażek i, i sukcesów, ale to jest ta sztuka kształtowania długofa, długofalowych relacji. Więc dopóki naszym klientom biznes rozwija się szybciej niż konkurencji czy, czy niż średnia rynkowa, to my na to patrzymy z taką jakby dobrą perspektywą, że dobrze wykonujemy swoją pracę. Czy w tym samym czasie klienci mogą, powinni mieć do nas uwagi, kolejne oczekiwania? Absolutnie tak. To, to, to wiecie, mamy czasami wspólny ból głowy, jak pomóc klientowi, jak dobrze zrozumieć jego biznes, żeby go też odróżnić od konkurencji. Często powtarzamy w firmie, żebyśmy my byli inni niż inni, ale to samo mówimy naszym klientom chcecie odnieść sukces, szukajcie swojej niszy, szukajcie swojej strategii wzrostu, ale nie kopiujcie swoich konkurentów, nie róbcie tego samego, nie podążajcie nawet za, tych, za tymi największymi firmami na świecie, bo to jest model, który się stopniowo z czasem albo będzie erodował, albo po prostu będzie się wypalał, bo tą drogą będzie podążało mnóstwo innych przedsiębiorców. A więc zawsze myślcie o new biznesie, myślcie o tym, jak zidentyfikować jakąś, Różnice między Wami a konkurencją, jak obsłużyć lepiej Waszego klienta, żeby on w tym procesie retencyjnym wystąpił i żeby on był zadowolony. A więc można powiedzieć, że to, co my robimy, to my chcemy łączyć technologię, my chcemy łączyć fajne produkty, ale chcemy też łączyć jakiś Rodzaj doradca, doradztwa czy po prostu dobrego rozumienia potrzeb identyfikacji naszych merczantów. I, I uważamy, że ten miks tych różnych wartości, on rzeczywiście powoduje, że nasi merczanci są w stanie rozwijać się e, szybciej. E, i, I są w stanie się wyróżnić na rynku. E, I to jest dla nas główny parametr. Bo oczywiście, mm, mierzymy też tą satysfakcję klientów, mierzymy NPS związany z tym, jak postrzegają nas, nasi klienci w tej relacji od strony produktowej, od strony wsparcia posprzedażowego, od strony naszej komunikacji. Ale badanie jak to badania. Każdy sprytny menażer jest w stanie ustawić tak badania, żeby one dobre, do, dobrze, wyszły. Ale patrząc na sukces klienta, tego już się ustawić nie da. Bo tutaj rzeczywiście trzeba się napracować, trzeba być super kreatywnym, żeby on odniósł sukces. Ale jego Sukces na końcu jest mierzony w pieniądzach. Starze Ci się osobiście rozmawiać z merchantami? Bardzo często i ja to robię od praktycznie początku mojej kariery, że dość cyklicznie zapraszam kogoś na herbatę albo wsiądę w samochód i jakiegoś merchanta. Czasami się nasłucham dobrych rzeczy, czasami się nasłucham mniej dobrych rzeczy, ale to jest ogromna wartość. Żeby nie oderwać się od tej rzeczywistości, żeby nie, nie zamknąć się w swoim szklanym biurowcu i, i, i patrzeć z perspektywy wysokiego piętra, i, i, i być zachwyconym, w którym miejscu się jest. Ja uważam, że po pierwsze, każdy menedżer, on musi pielęgnować swoje pokory, musi pielęgnować tą zdolność zejścia na Poziom przedsiębiorcy, jego codziennych operacji, tym, z czym on się mierzy, jak obsługuje swoich klientów, co działa, gdzie możemy pomóc, albo po prostu gdzie mu przeszkadzamy. Takie sytuacje też mają miejsce. I, i, i pokornie wysłuchać, czasami wejść w polemikę, ale naprawdę nigdy nie przekonywać do, do swoich racji, bo często na przestrzeni lat, z czym się spotykałem, choćby na styku z klientami, że klient z nami się kontaktował, dzwonił do nas i mówił, że dana funkcjonalność czy dana usługa nie działa. Ta usługa działała, on nie wiedział, jak z niej korzystać. I moglibyśmy mu wytłumaczyć, że on po prostu nie ma racji, że on nie przeczytał dokumentacji, że on nie obejrzał jakiś instrukcji, że nie, nie wie, jak z niej korzystać. Ale prawda jest taka, że jeśli on nie wie, jak, jak z niej skorzystać, to znaczy, że my nie dobrze wykonaliśmy swoją pracę, nie wytłumaczyliśmy mu w jasny, klarowny, szybki sposób, jak coś skonsumować. Myślę, że ta pokora jest bardzo ważna, żeby bardzo uważnie słuchać każdego klienta, i żeby nie tylko słuchać, i, i, i znowu ze świata. Mniejszych i dużych firm. Wiecie, że, że są takie programy, kiedy Sea-Level wsiada w samochód, objeżdża tam placówki obje i jedzie w Polskę albo w świat, żeby być bliżej klientów. To oczywiście jest jakiś czarny punkt w kalendarzu, że on raz w roku musi poświęcić tydzień albo dwa i się tam przemęczyć, żeby, żeby się zbratać z, ze społeczeństwem. To musi być bardzo naturalne. To musi być takie bardzo egalitarne. To, to, to musi być. Zrobione z takim podejściem, że my tego klienta słuchamy, ale my go słyszymy przede wszystkim. I, i, i słyszymy, i chcemy poznać jego perspektywę. Chcemy skonwertować to, co mu w biznesie pomaga, na coś jeszcze lepszego, albo to, co mu przeszkadza, na coś, co rzeczywiście zmieni się w jakiś rodzaj dopalacza, który pozwoli jemu wejść na, na nowy obszar wzrostu. No to to jest ba, ba, bardzo istotny aspekt. E, profesjonalne podejście, zrozumienie swojego partnera biznesowego, e, w tym, po to, aby mu tą usługę świadczyć w jak najlepszej jakości. Natomiast e, to, co jest istotne pewnie, i, i to chętnie ja zadam to pytanie to, tobie, Marcin, jak e, wygląda w tym kontekście budowanie profesjonalnych struktur, które cię wspierają w tym, tak? I e, będąc e, e, szefem w Homepl, czy obecnie w, w Shopperze, Pewnie nawigujesz tą ewolucją zespołów, które muszą stawać się coraz bardziej wrażliwe na to, co, 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 klient potrzebuje, ale też profesjonalizować swoje podejście w kontekście codziennych zadań. I w związku z tym, jakie Twoim zdaniem są główne wyzwania firm produktowych, technologicznych, które zawierają się w tym obszarze budowania kompetencji profesjonalnego zespołu? I Jakie trendy obserwujesz, tak, mm -hmm. żeby zachęcić najlepsze talenty do tego, żeby do Ciebie dołączyły? Ja mogę powiedzieć, że jestem fanem w ogóle płaskich struktur, a więc, żeby kluczowi menedżerowie byli zawsze dość blisko operacji. Nie mylmy tego z mikrozarządzaniem, ale cenię sobie menedżerów, którzy wściubiają swój nos w szczegóły i rozumieją, jak działa biznes. Bo jeszcze raz powtórzę, bardzo łatwo zamknąć się w swoim gabinecie, w swoim biurowcu i być super fajnym menedżerem, który przegląda raporty. I to może być skuteczne. Natomiast ja wierzę, że jeśli menedżer jest w stanie czasami wejść w szczegół, jest w stanie zejść do pojedynczych operacji, to on zawsze będzie lepiej rozumiał specyfikę biznesu, którym kieruje. I w praktyce to oznacza, że firma, w którymi miałem przyjemność pracować, albo, albo z którymi pracuję, ta struktura zwykle nie jest głębsza niż 3-4 poziomy. To jest od strony menedżerskiej dość trudny model, bo on jest taki absorbujący czasowo czasami energetycznie, ale on pozwala, Dobrze rozumieć biznes i dobrze rozumieć niemal w każdym aspekcie jego funkcjonowania. Czy w Home.pl czy w Shopperze, my mamy w środę taki dzień, tak zwany synkowy, taki od synchronizacji z menedżerami, gdzie mamy przegląd praktycznie wszystkich kluczowych obszarów. Spotykamy się na pół godziny albo na dłużej, gdzie przechodzimy w każdym tygodniu, dział po dziale, zespół po zespole. Żeby być zawsze na czasie, żeby być zawsze up to date. To jest dzień pod kątem wysiłku trudny, bo on zajmuje albo duże kilka, albo czasami wręcz kilkanaście godzin. Czasami jest to męczące i kiedy myślisz, że zbliża się środa, myślisz sobie, okej, okay, cały dzień będę na spotkaniach. Naprawdę, wypicie herbaty to będzie wtedy coś, coś niezwykłego, żeby się wyrwać między spotkaniami. Ale z drugiej strony to jest małe święto w każdym tygodniu. Myślę, że bardzo Istotne z perspektywy menedżerów średniego szczebla, innych pracowników, żeby mieć stały kontakt z zarządem, żeby móc się podzielić tym, co się działo w danym obszarze, w danym dziale, żeby móc się poradzić, żeby móc coś przedyskutować. I to jest taki rytuał, który jest na stałe wpisany do kalendarza. I ja namawiam przedsiębiorców, wspólników, żeby, żeby, żeby w ten sposób zarządzali zespołami i Wierzę i takie mam doświadczenie, że można to organizować nawet w bardzo dużych firmach pod warunkiem, że, że, że chce się to robić. Pytałeś też o trochę profil pracownika, menedżera, sposoby rekrutacji. Ja bardzo wierzę w kulturę organizacyjną, znaczy w dobrą kulturę organizacyjną, taką, która wspiera rozwój firmy, i wspiera rozwój klientów, wspiera rozwój ludzi pracujących w danym biznesie. Ja lubię pracować z dobrymi ludźmi. I nie tylko skutecznymi, ale dobrymi ludźmi. Jak kogoś zapraszamy na pokład, to można powiedzieć, że my w połowie oceniamy twarde kompetencje, czy ktoś jest po prostu dobrym specjalistą, czy ma potencjał rozwojowy, żeby być kimś dobrym od usług finansowych, logistyki, od rozwoju platformy. Ale z drugiej strony oceniamy, czy ktoś jest po prostu dobrym człowiekiem i czy my chcemy pracować, z kimś, po prostu lubimy być w dobrym towarzystwie. To powoduje, że to sito selekcyjne jest dość, dość, dość wąskie, ale to też daje szansę, że później ta praca daje dużo więcej satysfakcji, daje dużo więcej radości, daje możliwość komunikowania się w sposób otwarty, daje możliwość kreatywnego sporu. I, i, I daje też możliwość pracy na, w postawach, czy, czy takiego wspólnego, szukania wspólnego DNA, wspólnych wartości. I myślę, że z perspektywy osób, które kierują firmy, firmami, to jest bardzo ważne, żeby dzięki kulturze organizacyjnej, dzięki temu, że się pracuje ze świetnymi ludźmi, albo czasami się pomaga ludziom stać się świetnymi ludźmi, że to jest taka perspektywa, Zmiany świata na lepsze centymetr po centymetrze. Nie kilometr po kilometrze. Centymetr po centymetrze. Bo to, co robiliśmy w home, to, co robimy w choperze, to dużo uwagi poświęcamy na to, żeby ludzie się dobrze komunikowali, żeby czuli się bezpiecznie, żeby mogli w pełni korzystać ze swojej kreatywności, żeby, żeby też to eksportowali na zewnątrz. I, i, i czasami sukcesem jest to, że być może nawet jak ktoś odejdzie z naszej firmy, to on wyniesie ten poziom bagaż wartości i różnych dobrych uczynków, w których brał udział przez lata, i on zacznie to krzewić w innym miejscu. I moja taka perspektywa jest, że oczywiście jak w każdym biznesie ludzie przychodzą i odchodzą, ale ja patrzę na to z taką perspektywą dobrą, że, że jeśli mamy nawet wartościową osobę, która zdecydowała się z różnych powodów nas opuścić i, i pójść do konkurencji do, do innego miejsca na rynku, to ona wyniesie ten taki pozytywny bagaż dobrych rzeczy i ona będzie gdzieś w nowym miejscu tą kulturę krzewiła.